XXI wiek obfituje w nowości technologiczne poprawiające nasze życia. Wynalazki większe i mniejsze, towarzyszące nam codziennie. Niestety, cała ta technologia podnosi nasze, jako cywilizacji, zapotrzebowanie energetyczne. A na ratunek przychodzi nam tylko czysta energia elektryczna. Wierzymy, że XXI wiek będzie wiekiem całkowitej transformacji energetycznej, wymuszonej przez zmiany klimatyczne. Taka transformacja z kolei prezentuje sobą nowe problemy oraz wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć. Na przykład problem, który jest tematem naszego projektu. Szybkie i bezpieczne ładowanie urządzeń elektrycznych. Nazywam się Miłosz Skaza, a ja Bogdan Sęczkowski. Jesteśmy autorami projektu UltiCharger z Techniką Informatycznego SCI w Szczecinie. A naszym opiekunem jest pan magister inżynier Jarosław Fastowicz. Chcieliśmy stworzyć ładowarkę do baterii, która sprosta narastającemu zapotrzebowaniu energetycznemu. Kontroler ładowarki będzie zarządzał procesem ładowania oraz w inteligentny sposób kontrolował stopień naładowania ogniw, tak aby nie uszkodzić baterii, maksymalizując tym samym ich żywotność oraz podnosząc bezpieczeństwo procesu ładowania. Na etapie projektowym mocno inspirowaliśmy się pojazdami elektrycznymi. Jednak wraz z rozwojem projektu postanowiliśmy stworzyć bardziej uniwersalny kontroler, który będzie mógł być zastosowany w dowolnych bateriach wysokiej wydajności. Nasz projekt ma bardzo szeroką gamę zastosowań. Tak jak powiedzieliśmy we wstępie, ma on potencjał, by być innowacją na rynku ładowarek, ponieważ obecne kontrolery są dedykowane dla bardzo małych baterii, takich jak na przykład te w telefonach. UltiCharger charakteryzować się będzie ogromną skalowalnością, czyniąc go odpowiednim rozwiązaniem dla baterii wszystkich rozmiarów, od tych w laptopach, po te w ciężarówkach elektrycznych, jak i w magazynach energii.